Siemanko, tu Metalmaniak. Witam wszystkich miłośników rzemiosła. W dzisiejszym odcinku dokończymy obróbkę okna Roto R8. Po więcej informacji na temat samego okna odsyłam na stronę producenta, a my skupimy się na górnym detalu tegoż okna. A więc zapinamy pasy i lecimy. Obróbka, którą Wam dzisiaj zaproponuję do tegoż okna, będzie to już dobrze Wam znana obróbka półokrągła, którą wykonaliśmy na kominie. Więc chyba nie powinno być większego problemu. Boki tej obróbki robimy z jednego elementu i po ostatnim odcinku powinniście być w takiej sytuacji, jak ja mniej więcej teraz, czyli bok tego okna kończy się około 40 cm nad ramą. No nie wiem, tą wysokość sobie tutaj już Wy ustawiacie. Taką, jaką będziecie potrzebować. U mnie jest około 30 cm. I zaraz pokażę Wam, jak to sobie przygotować już pod sam czwarty element. Jak to sobie wszystko wyciąć, wyklepać. Dobra, to jedziemy. Musimy na początek zaznaczyć narożnik naszego okna, gdzie ono się kończy. Moje się kończy gdzieś, powiedzmy, w tym miejscu. I fajnie jest sobie też przygotować szablonik. Taki, żeby to było z dwóch stron powtarzalne, mniej więcej takie samo. Jak robicie więcej tych okien, to w ogóle będzie szybciej i fajnie. I sobie odrysowuję. I teraz ucinamy 6 mm mniej więcej w górę. Coś takiego. I tutaj dalej kontynuujemy te 6 mm. I to odcinamy. Nawet jeżeli utnie Wam się troszkę nierówno, tak jak tutaj mi się troszkę za dużo jak gdyby ucięło, w ogóle się tym nie przejmujcie, bo to jeszcze da się wszystko uratować. Wystarczy to w tym miejscu tu przerysować lekko kreskę, tak żeby wszędzie było te 6 mm. Ja sobie zaznaczam, że to będzie na tym odcinku. Tu muszę poprawić. I startujemy. Przeginamy do siebie po kawałeczku. I teraz w tym miejscu musimy troszkę niżej złapać, poniżej kreski. Wszystko jeszcze młotkiem potem się da doklepać. Musicie być zawsze elastyczni w pracy blacharza. Musicie być elastyczni, bo nie zawsze to idzie tak, jakby się chciało, żeby szło, ale to sztuką jest ratować sytuację, kiedy pojawiają się problemy. Myślę, że wystarczy. I przystępujemy do klepanka. Mamy nasze boczki już wyklepane, przygotowane. Możemy wymierzyć tylną obróbkę. I mierzymy od tego ranta tutaj już wyklepanego w tą stronę, od tej krawędzi do krawędzi po drugiej stronie. U mnie jest to 72,5 cm. Myślę, że wszystko ładnie będzie się układało. I dodajemy do tego wymiaru po 6 mm na każdą stronę na podwinięcie. Moi drodzy, w zasadzie dobijamy już do brzegu. Jedyne co zostało nam, to doklepać ten szew w tym miejscu.
i przeklepać na tą ściankę to tutaj. Coś takiego powinno wam wyjść. Na tym etapie już nie doklepujemy, bo blaszka będzie nam wjeżdżała do tyłu. Kiedy przygotujemy również drugą stronę, wtedy cały kołnierz ściągamy i doklepujemy sobie na kowadełku. Jeżeli chodzi o to okno Roto, to w zasadzie wszystko, co chciałem wam pokazać. Już teraz zapraszam was na kolejny odcinek Metal Maniaka. A jeżeli film ci się podobał, koniecznie poinformuj mnie o tym w komentarzu. Zostaw łapkę w górę. Miło będzie, jeżeli zasubskrybujesz kanał. Do zobaczyska, ludzie. Trzymajcie się zdrowo i nie dajcie się wirusom.